I witam Państwa ponownie. Witam także naszego gościa w studiu. Jest z nami pan profesor Henryk Domański, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I korzystając z tego, że odwiedził pan nas, chciałbym poprosić o próbę takiego opisu obecnej sytuacji politycznej, w jakim się nasze państwo teraz znajduje. Chodzi mi o, po pierwsze, serię mniejszych i większych wpadek wizerunkowych, problemów wizerunkowych, ale także realnych problemów, z jakimi musi się mierzyć rząd, musi się mierzyć pan premier Donald Tusk, choćby ostatnia, wciąż jeszcze nie przebrzmiała sprawa kontrasygnaty złożonej pod kandydaturą sędziego, który zwany jest przez tamtą stronę sceny politycznej neosędzią. To wywołało dużą furię i potężny kryzys tak naprawdę, bo uderzenie, można powiedzieć, we własny najtwardszy elektorat, ale milowymi krokami zbliżają się następne problemy. Wiemy już o ogromnym deficycie budżetowym planowanym na przyszły rok, prawie 300 miliardów złotych. No, czegoś takiego za czasów Prawa i Sprawiedliwości nie było. Z drugiej strony widzimy bardzo wyraźnie realizowaną politykę, którą określiłbym krótko 5 gwiazdek PiS, tak? W ten sposób, na różne sposoby, zgodnie z prawem, niezgodnie z prawem, stara się obecny rząd jakoś opiłować obecną opozycję. To jest decyzja już prawie pewna o obcięciu dotacji budżetowej przez Państwową Komisję Wyborczą. To jest kolejny wniosek, tym razem wniosek o uchylenie immunitetu dla pana ministra Dworczyka. Jaki jest stan obecnej polskiej polityki? Jak długo w ten sposób można politykę uprawiać? Te kwestie gospodarcze są chyba najważniejsze, bo tutaj rząd powinien podjąć jakieś działania, żeby po pierwsze ten deficyt budżetowy zmniejszyć. Deficyt budżetowy, przekroczenie tej granicy wyznaczonej przez Unię Europejską oznacza, że Unia będzie kontrolować, będzie monitorować, będzie sprawowała nadzór nad wydatkami. Będzie dążyła do ograniczania wydatków, a ograniczenie wydatków dokona się kosztem społeczeństwa, mówiąc najogólniej. Czy to się przełoży na notowania Platformy Obywatelskiej, obozu rządzącego, to jest trochę inna sprawa. Do tej pory takie rzeczy się nie przekładały, mówiąc najogólniej, czyli to nie było tak, że my jakby tego wzrostu deficytu budżetowego nie odczuwamy, to znaczy przeciętna rodzina, natomiast konsekwencje będą takie. Ten rząd już sprawuje władzę jakieś 9 miesięcy, prawie 9 miesięcy. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, tutaj żadnej poprawy nie ma. Ale nie musi być, powiedzmy, jeżeli nie ma jakiegoś załamania, wzrostu inflacji, nagłego inflacji. Minister finansów mówił, że ten inflacja wyniesie poniżej 4% z tego, co mówił. Także, ale oczywiście należy oddzielić to, co mówią członkowie obozu rządzącego od tego, co będzie rzeczywiście. Ale jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, mamy również obniżenie się poziomu inwestycji, to inwestycji zagranicznej. To również nie dociera do świadomości społecznej. Więc ja sądzę, że tutaj co najwyżej ci, którzy się interesują polityką, mogą krytykować rząd za to, że nie zajmuje się w gruncie rzeczy gospodarką i administrowaniem, czym się powinien zajmować, natomiast kwestią rozliczania. Tylko że z kolei tutaj rząd ma dosyć istotny argument. Chociażby to, o czym pan wspomniał, ta kwestia kontrasygnaty, to, że premier się tłumaczył, że to był błąd. No można by sądzić, że w gruncie rzeczy takich błędów się nie popełnia, a reakcją na to, jedną z reakcji, która dotarła do świadomości społecznej, to był protest środowiska sędziowskiego, tego środowiska sędziowskiego, który wspiera rząd i który domaga się rozliczeń. Otóż moja teza jest następująca, że wszystkie te działania, również te związane z tą kontrasygnatą nieoczekiwaną, jak również te działania rozliczeniowe pod adresem ministra Dworczyka, czy tam wszystkie inne, zmierzają do tego, żeby jakoś uświadomić społeczeństwu, że ten PiS to sami złodzieje, korupcjoniści i należy zrobić wszystko, żeby PiS wyeliminować ze sceny politycznej, najlepiej zdelegalizować, ale tutaj chodzi o uzyskanie poparcia społecznego. Jak dotąd to poparcie nie wzrasta, poparcie na rzecz tej polityki rozliczeniowej, ale utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Z tego co pamiętam, co jak wynika z sondaży, około 50%. Chodzi o to, żeby zwiększyć ten odsetek. Ja myślę, że ta konsekwencja w działaniu... Tak, się odbędzie tutaj z udziałem pana przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego. Tak. Mała rzecz, a cieszy. Tak.
Ja o 17 dni. Wcześniej niż 17. Czekamy na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej, a my kontynuujemy rozmowę z panem profesorem. Panie profesorze, mówił pan o tym, że zwykły człowiek nie odczuwa deficytu budżetowego tak bezpośrednio. To jest abstrakcyjne pojęcie. Tak, to jest coś gdzieś daleko od nas. Natomiast zwykły człowiek na pewno odczuwa wzrost opłat za prąd, za gaz. Będzie odczuwał za kilka miesięcy i każdy przelew, który będzie musiał wykonywać, będzie rodził w jego głowie takie pytania. Czy rzeczywiście wszystko w naszym kraju jest dobrze? Jeżeli dodamy te kwestie właśnie ekonomiczne, tej najmniejszej ekonomii, ekonomii domowej, dodamy do tych wszystkich wpadek rządu, wpadek premiera. To jest ta sekretarka ukraińska, to jest ten szpieg rosyjski, to jest ta kontrasygnata i możemy wymieniać bardzo długo. Żaden z tych elementów nie spowoduje oddzielnie załamania poparcia dla rządu, ale one się sumują, prawda? One się sumują, ale sumują się w momencie wyborów. Z tego powodu nie wychodzi się, mówiąc innymi słowy, na ulicę. Na ulicę i nie obala się rządu. Także tutaj ja bym na to nie liczył, natomiast ta kontrasygnata każdemu się może zdarzyć, albo z tą sekretarką, takie usprawiedliwienie, najczęstszy argument. A tutaj mamy w dodatku protest, masowy protest środowiska sędziów. No, ludzie poważni, prawda, prawnicy, protestują przeciwko temu, że tym razem premier Tusk ustąpił, mimo że obiecywał, że będzie rozliczał. To jest jeden z elementów tego rozliczania, a tutaj podpisuje się pod przyznaniem takiego wysokiego stanowiska przedstawicielowi, reprezentantowi właściwie poprzedniego obozu rządzącego. Więc tutaj zmierzam do jakby podkreślenia tej potrzeby uzyskiwania poparcia, szerokiego poparcia społecznego i ta kontrasygnata działała w gruncie rzeczy, może działać na korzyść rządu. W ten sposób, że spotyka się z protestem, nie z protestem tych, którzy są za prawem i sprawiedliwością, tylko przeciwnie, którzy są przeciwko prawu i sprawiedliwości. Także te wszystkie wydarzenia, które pan określił mianem wpadek, mogą być reinterpretowane na korzyść obozu rządzącego i na niekorzyść. Znaczy, mówiąc innymi słowy, nie są to takie momenty, które powodują, że notowania Platformy nagle się obniżą i zacznie uzyskiwać poniżej 30%, tak jak do tej pory. Ale będziemy na pewno świadkami w najbliższych miesiącach ciekawych wydarzeń, bo najbliższe miesiące to jest właśnie kampania, taka prekampania jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Wciąż nie wiemy tak do końca, kto stanie w szranki reprezentujący oba te główne obozy. Tak? Obóz nazwalibyśmy prawicowy i lewicowo-liberalny. Czy jest dobrą taktyką czekanie z ogłoszeniem kandydata do samego końca? Jak najdłużej się da? Ja myślę, że w przypadku PiS-u tak. No, w końcu kandydatura prezydenta Dudy również została ogłoszona w listopadzie. W roku poprzedzającym, 2015 rok, i to nie było źle akurat. Myślę, że tutaj warto odczekać, kto będzie reprezentował Platformę Obywatelską. Ten ostatni wynik sondażu, że 71% Polaków byłoby przeciwko temu, czy nie chciałoby mieć na prezydenta Donalda Tuska, jest bardzo instruktywny dla Donalda Tuska samego. Przypuszczam, że tutaj Rafał Trzaskowski stał się wrogiem Donalda Tuska, tak jak znamy strategię Donalda Tuska wobec jego najbliższych współpracowników. Także to jakby można powiedzieć pośrednio działa na korzyść obozu rządzącego. Ale są tacy złośliwcy? Oczywiście PiS-u, a nie rządzącego. Ale są tacy złośliwcy, którzy mówią, że jeżeli pan premier Donald Tusk coś powiedział, to na pewno stanie się dokładnie odwrotnie. Jeżeli coś obiecuje, to że coś zrobi, to na pewno tego nie zrobi. Ale jeżeli respondenci mówią średnio 71%, tutaj pan premier to jest potężna liczba, nie zrobi. Tak. No tutaj, żeby nie wiem co, musiałby jakoś przekonać, bo na pewno chciałby wyeliminować Rafała Trzaskowskiego. No to jakie ma argumenty? 71% jest przeciwko mnie, a jednak ja się lepiej kwalifikuję na to stanowisko niż mój przeciwnik, który ma znacznie większe poparcie. Trudna sprawa. Trudna sprawa dla niego. Na szczęście nie my musimy ten trudny dylemat rozstrzygać. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment wrócili do kampusu Polska Przyszłość. Tam można oczywiście mówić o różnych aspektach tego spotkania, natomiast wraca cały czas w dyskusjach sprawa tej wesołej piosenki rapowej ze słowami skierowanymi ewidentnie przeciwko
Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko szeroko rozumianemu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości. Jest to o tyle ciekawe, że w tym samym czasie koalicja rządząca, prawnicy koalicji rządzącej pracują nad ustawą o mowie nienawiści. To, co tam słyszeliśmy, widzieliśmy, to była ewidentnie mowa nienawiści. Tak można by to określić na kampusie Polska. I teraz, czy to nie jest tak, bo zarzuca się, w taki prawicowi publicyści zarzucają tamtej stronie, stronie rządowej, stronie uśmiechniętej Polski, hipokryzję. Tak? Hipokryzja, że inną miarą mierzą swoich ludzi, a inną miarą mierzą opozycję. Ale czy to nie jest tak, że problem jest znacznie głębszy, że w tamtym środowisku panuje już zupełnie inna definicja słowa tolerancja, zaczerpnięta, nie wiem, z Herberta Marcusego, z jego eseju Tolerancja represywna, która zupełnie inaczej postrzega to słowo. Nie ma tolerancja jakobińska, tolerancja leninowska. Nie ma tolerancji dla wrogów ludu. Dla ludzi nietolerancyjnych, tak. Dla wrogów demokracji. Nie ma demokracji dla wrogów demokracji, w związku z tym ta nowelizacja, czy też ta ustawa dotycząca mowy nienawiści byłaby również ustawą taka, która byłaby korzystna najprawdopodobniej dla tego, który rządzi. Natomiast jakakolwiek opozycja musiałaby być postawiona, musiałaby być zdefiniowana jako właśnie zaprzeczenie takiej tolerancji czy demokracji. Tam najistotniejsze na tym kampusie było to, że myśmy się trochę przyzwyczaili do tego słowa PiSu. Pięć gwiazdek PiS. Tak, prawda? Natomiast tam było najistotniejsze, że tam było dwóch przedstawicieli władzy, reprezentantów Platformy Obywatelskiej, którzy się na to zgadzali. Znaczy oni się potem też głupio tłumaczyli, że nie słyszeli. Musieli się jak w jakiś sposób tłumaczyć. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z pewną zależnością przyczynowo-skutkową. W związku z tym opowiedzeniem się po jednej stronie i tego, co jest właściwe, jaki język jest właściwy, jaki język jest dopuszczalny. Dopuszczalny jest taki język, który atakuje Prawo i Sprawiedliwość, przedstawia go w złym wizerunku i taka interpretacja rzeczywistości jest narzucana. Wszystko to, od czego pan zaczął, to pierwsze pytanie, ataki na PiS, na Prawo i Sprawiedliwość mają na celu pokazanie, że to jest banda złodziei, należy ich wyeliminować i doprowadzić do delegalizacji tej partii. Banda złodziei to i tak jeszcze jest łagodne, dobrze, dlatego, że możemy, to jest takie modne w tej chwili słowo dehumanizacja, ale możemy chyba mówić o dehumanizacji i to nie tylko polityków, prawicy, bo to samo dotyczy też Konfederacji, ale także dehumanizacja elektoratu tych opozycyjnych partii. Tego się wprost nie mówi, bo to i żaden polityk, Donald Tusk doskonale wie, że tego nie należy mówić, tak samo jak... Ale czasami Donaldowi Tuskowi, to jest tego typu polityk, który nie do końca się kontroluje, tak jak nie kontrolował się, nie potrafił przewidzieć tego, co powie o moherowych beretach, tak jak wiele razy coś mu się wymsknie i liderzy Platformy Obywatelskiej mają to do siebie. Trudno się zmienić w końcu, jeżeli się myśli w tych kategoriach. Nie mówi się co prawda wprost, ale od czasu do czasu. Co w sercu, to na języku tak, zdarzy więc się. Tak, tutaj mamy do czynienia z tego typu zjawiskiem, które się będzie powtarzać. Oczywiście przekłada się to na elektorat, na te 35%, które głosowało 0,7, które głosowało 15 października na Prawo i Sprawiedliwość. To była większa część społeczeństwa polskiego. Cały czas o tym trzeba pamiętać. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my czekamy na kolejne rozmowy w tej części naszego programu.